od kilku dni po prostu jest, krąży po mieście jaka niesprawdzona głupia plotka. Po prostu z tego tytułu pragnę złożyć oświadczenie, że z racji tego, że niektórzy słuchaczanie po prostu mi gratulują objęcia funkcji burmistrza, wiceburmistrza Słupcy, niestety to jest nieprawda, bo nigdy na ten temat nie było rozmowy i teraz nie wiem, skąd ta plotka wynika i z tego tytułu, żeby uniknąć wszelkich plotek, niedomówień, oświadczam, że nie było na ten temat żadnych rozmów, gdyż ostatni raz z burmistrzem miasta Słupcy rozmawiałem 7 września, gdy mu przekazałem moje pamiątkowe curriculum vitae w postaci nagrań z 8 moich odcinków jak Akademerka. Z tego tytułu od razu uświadczam, że nie było na ten temat rozmowy i po prostu nie było nawet propozycji w ogóle po prostu. Jedyne jaką oświadczenie mogłem na ten temat powiedzieć się, to na jeden z portali społecznościowych po prostu wskazałem, że najlepszą osobą, która po prostu mogłaby pełnić funkcję wiceburmistrza po świętej pamięci zmarłym w tym roku 13 marca 2008 roku pana Tomasza 13 marca 2018, przepraszam, emocje też tutaj to jest pan radny obecny tutaj, pan Tadeusz Markiewicz.